Galeria Dziedzictwo ma uhonorować dorobek polskich Żydów, wskazać wybitne postaci polskiego, żydowskiego i światowego życia politycznego i kulturalnego. No i oczywiście wybór tych postaci pewnie był trudny i trwał bardzo, bardzo długo. Podejrzewam, że ci, którzy komponowali wystawę, stanęli przed takim dylematem, jak wybrać te postaci, żeby nie zrobić z tego pewnej alei sław. I jak za pomocą takich jednostkowych losów opowiedzieć o całej zbiorowości? No, muszę powiedzieć, że ten wybór to w ogóle jest mało powiedziane, dylemat, opisywanie tego, jak przebiegały te prace. Wtedy, kiedy pracowaliśmy i tworzyliśmy wystawę stałą, jednym z założeń było to, że opowiadamy o często anonimowych bohaterach. To znaczy chcieliśmy naprawdę pokazać tę historię tysiąca lat Żydów polskich z perspektywy Żydów, Żydówek, którzy nie dokonali niczego, co zostałoby zapamiętane, tylko chcieliśmy rzeczywiście powiedzieć to z ich takiej prywatnej perspektywy. Jednocześnie jest oczywiste, że na przełomie tych tysiąca lat pokazujemy też osoby, które były rzeczywiście szczególnie ważne dla historii i kultury. Tyle tylko, że te osoby są tutaj wplecione, to znaczy wplecione w taką narracyjną opowieść, taką podróż po tysiącu latach. Myśmy tę wystawę budowali długo, długo, naprawdę długo. Właśnie chciałam zapytać, ile czasu trwał ten dobór postaci i w ogóle całej koncepcji? Wystawę stałą budowaliśmy 20 lat, ale już w trakcie jej tworzenia pojawiła się taka potrzeba, chyba tak to mogę nazwać, żeby rzeczywiście też zaprezentować tych najwspanialszych, najwybitniejszych, którzy rzeczywiście mieli znaczący wkład w kulturę i cywilizację, nie tylko polską, ale w ogóle światową. No i muszę powiedzieć, że wtedy zaczęły się schody. To znaczy, po pierwsze, bardzo, bardzo nie chcieliśmy stworzyć takiego właśnie, nie wiem jak mam to elegancko po polsku nazwać, ale takiego holu sław. Hall of Fame. Hall of Fame, tak. Uważaliśmy, że to jest w ogóle dosyć taka koncepcja, z jednej strony już trochę passé w muzealnictwie, a drugim naszym powodem, dla którego wahaliśmy się, to był fakt, że wie pani, to jest gdzieś zawsze próba takiego trochę odwrócenia i obrony przed, nie chcę, żeby to zabrzmiało za mocno, ale na przykład przed takimi stereotypami antysemickimi, które doszukują się kryteriów etnicznych u ludzi, które tworzą takie teorie spiskowe, że Żydzi rządzą światem. Aha, to teraz pokażemy, że rzeczywiście tak jest. Że oni są wszędzie. Że oni są wszędzie. Tego nie chcieliśmy. Z drugiej strony bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać Żydów, którzy byli szczególnie zasłużeni w pewnych dziedzinach. Bo nie oszukujmy się, że Żydzi nie wszystkie dziedziny nauki, sztuki, działalności były im dostępne. Więc jakby pierwszym kryterium było to, abyśmy zastanowili się, jakie postaci rzeczywiście zasłużyły się w takich dziedzinach jak literatura, nauka, teatr, przedsiębiorczość itd., itd. No i tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście zaczęły się schody. Ta pierwsza lista miała chyba 300 osób. Ten pomysł w ogóle tworzenia takiej listy, tak jak mówiłam, powstał już kilka lat temu podczas prac nad wystawą stałą. I w rezultacie długich dyskusji ograniczyliśmy tę liczbę do 26 postaci. To są rzeczywiście niezwykli ludzie, ale z drugiej strony każdy z nich, które na pewno wiele łączy, ale jednocześnie każdy z nich jest właściwie takim samodzielnym kosmosem, światem. I ta idea pokazania takiego świata, kosmosu, zainspirowała też naszych projektantów w ogóle do stworzenia takiej wizji plastycznej tej galerii. Także rzeczywiście trochę to trwało i proste nie było. Myślę, że ciężkie było też zdefiniowanie, kim jest bohater tej wystawy, w tym sensie, że tej galerii, w tym sensie, że to nie jest do końca jasne, kim jest polski Żyd. To znaczy, to jest osoba, która urodziła się w Polsce, czy ma polskie korzenie, czy musi się identyfikować jako Żyd. To też jest skomplikowane. No właśnie. Ta galeria w ogóle z założenia ma prowokować nas do, właściwie raczej do zadawania pytań. I tam nigdzie nie ma takich gotowych, czarno-białych odpowiedzi, bo kiedy pyta się mnie pani o to, kim jest polski Żyd, to właściwie każdy i każda z naszych bohaterek i bohaterów
Pewnie, gdyby zadała im pani to pytanie, to odpowiedzieliby inaczej. Bo często to jest kwestia miejsca urodzenia. No dobrze, ale co to znaczy miejsce urodzenia? Przecież Polska w granicach sprzed rozbiorów, prawda? To jest inna Polska niż ta Polska oczywiście XIX wieku, ale też inna niż Polska dwudziestolecia międzywojennego. To jest na przykład kwestia języka. To znaczy, jaki język był ich językiem domowym? Widzisz, to się mówi mame łoszyn. Czy oni mówili i lepiej się czuli w jidysz, po hebrajsku czy po polsku? Co łączy, jeśli myślimy o języku, co łączy Tuwima, dla którego polszczyzna była jego ojczyzną, z na przykład Szmuelem Agnonem, który był ojcem literatury hebrajskiej, albo z Izaakiem Baszewisem Singerem, który myślał, czuł i pisał w jidysz. Więc ta kategoria Żydów polskich jest też bardzo płynna, ale wydaje mi się, że to też pozwala nam pokazać i tak skłonić widzów do refleksji nad tym, że w ogóle sprawa tego, kim jesteśmy, kim się czujemy, to nie do końca jest, nie ma do końca takiej prostej odpowiedzi na takie pytanie. A czy istnieje prosta odpowiedź na pytanie, czy jest coś takiego jak żydowskie wartości? Patrząc na te biografie tych 26 bohaterów, ale też rozszerzając to, patrząc na biografię tych 300 osób, które pierwotnie państwo wybrali, czy można powiedzieć, że są jakieś wartości, które można przypisać jednak polskim Żydom? No myślę sobie tak, odpowiadając na to pytanie, że trochę się muszę cofnąć, właściwie o prawie 2000 lat, bo proszę sobie wyobrazić ten moment, jest 70. rok naszej ery, świątynia w Jerozolimie zostaje zniszczona, Żydzi są wypędzeni z ziemi Izraela, zaczyna się diaspora, czyli rozproszenie. Więc pierwszą wartością, o której muszą myśleć, to jest, aby utrzymać wspólnotę, to jest właśnie takie poczucie solidarnego działania we wspólnocie, trzymania się razem. I to poczucie wspólnotowości i działania na rzecz dobra wspólnoty jest bardzo silne w judaizmie i w ogóle właściwie wśród Żydów. Są też wartości wynikające nie tyle z wydarzeń historycznych, które się działy, ale w ogóle z samej istoty judaizmu. Tam jest między innymi spośród 666 dobrych uczynków, tak zwanych mitzwot, które należy i można spełniać, jest taka mitzwa, taki dobry uczynek, który nazywa się tikkun olam, to znaczy naprawianie świata. I ja sobie myślę, że kiedy w ogóle myślimy nawet o tych bohaterach naszej galerii, czy w ogóle o żydowskich działaczach, twórcach, artystach, to oni strasznie chcieli naprawiać ten świat. Wydaje mi się, że te dwie wartości, taka wspólnotowość, naprawianie świata są istotne i wydaje mi się, że trzecią to jest, no to jest naród księgi, to jest naród słowa. No właśnie chciałam być, że przywiązanie do słowa tutaj bym dodała, bo jednak to studiowanie świętej księgi, a później w ogóle lektury, tak, edukacja, to było coś, co Żydów wyróżniało. Tak, to jest w ogóle dosyć niezwykłe, bo kiedy się nad tym zastanowimy, to Żydzi studiują Świętą Księgę, czyli Pięcioksiąg, czyli Torę. I tak naprawdę studiując ją, tworzyli kolejne warstwy, tak, to są tak zwane midrasze, które składają się na Talmud. I oni je nieustająco studiują. Tam właściwie nie pojawia się nic nowego, tylko pojawia się kwestia interpretacji. To się wiąże też z bardzo techniczną rzeczą, to znaczy tym, że już bardzo mali chłopcy uczą się pisać i czytać. Uczyli się w dawnych czasach tylko chłopcy, dzisiaj oczywiście też i dziewczynki, ale to było coś, co wyróżniało na przestrzeni wieków Żydów polskich, o których przed chwilą mówiłyśmy, od nieżydów. To jest w ogóle dosyć ciekawe, dlatego że nawet można to łączyć wtedy, kiedy jesteśmy w synagodze, patrzymy, jak wygląda synagoga. Synagoga wygląda inaczej niż kościół chrześcijański, gdzie mamy przepiękne malowidła przedstawiające postaci, figury ludzkie lub boskie. W judaizmie nie wolno tego przedstawiać, w związku z tym bardzo wiele rzeczy jest zapisanych. To oznacza, że modlący się byli w stanie przeczytać. Czyli to słowo, wspólnota i naprawianie świata, to powiedziałabym, że to są takie najważniejsze wartości. A jak żydowskie wartości łączyły się z polskimi?
jak na polskich ziemiach mieszały się te dwie tradycje i co z tej mieszanki wynikało? Powiem tak, to zależy o jakim okresie mówimy. Jeżeli mówimy o bohaterach Galerii Dziedzictwo, my rzeczywiście ograniczyliśmy się do wieku XIX i XX. Pierwszą taką myślą, która przychodzi mi do głowy, to jest jakby uwarunkowanie historyczne, to znaczy moment, w którym Polska się wtedy znajduje. Polski nie ma na mapie, nie istnieje, więc oczywiście nie wszyscy, ale wielu Polaków i Polek przede wszystkim skupiali się na tym, żeby mogła z powrotem zaistnieć, odzyskać niepodległość. Czyli to jest ta wspólna walka dla wyższych celów. To jest jeden z powodów, dla których historia Europy Wschodniej i Zachodniej rzeczywiście się różni. To znaczy faktycznie ta, wydaje mi się, XIX-wieczna Polska próby odzyskania niepodległości, w nie wpisywali się też Żydzi. Myślę sobie o tym, że tu był taki moment, kiedy oni w jakiś sposób czuli się zobowiązani do określenia swojej przynależności, tak? Czy oni się wpisują w to szersze społeczeństwo, czy też nie. Pojawia się XIX wiek, to jest taki moment, kiedy tak naprawdę religia przestaje mieć mniejsze znaczenie, a pojawiają się takie świeckie ruchy polityczne i pojawia się zjawisko asymilacji i akulturacji. To znaczy część Żydów postanawia, że już nie będzie żyła wyłącznie według zasad narzucanych przez wspólnotę, przez gminę żydowską, ale chcieliby być częścią społeczeństwa świeckiego. Wtedy też pojawia się koncepcja w ogóle społeczeństwa i narodu, tak naprawdę. No i nagle okazuje się, że następuje taki dosyć bolesny moment, kiedy właśnie ci Żydzi, którzy chcieli, pozostając Żydami, być bliżsi kulturze polskiej, społeczeństwu polskiemu, oni stykają się z niechęcią, oni stykają się z antysemityzmem. I muszą na to w jakiś sposób odpowiedzieć. To znaczy muszą albo, tak sobie wyobrażam, że musieli albo się z tym pogodzić i zostać i być tutaj, mimo tych wszystkich ograniczeń, które wynikały z tego, albo decydować się na wyjazd. I ten moment przełomu XIX i XX wieku, czyli to jest mniej więcej od lat 80. XIX wieku do I wojny światowej, to jest moment, kiedy z tych terenów, znowu użyję takiego słowa angielskiego, Yiddish landu, czyli tego miejsca takiego troszeczkę z niejasnymi granicami, ale tego, gdzie mieszkała większość Żydów na świecie, nagle z Yiddish landu wyjeżdża około 1/3 ludzi. To jest rzeczywiście niezwykłe. I o nich też opowiadamy. Dlaczego oni stąd wyjeżdżają? Bo oni stąd nie tylko wyjeżdżają dlatego, że jest im trudno, że tu jest bieda, że tu są napięcia polityczne, ale myślę sobie, że taką wartością, o której chciałabym powiedzieć, i może to się łączy też z pewnymi wartościami XIX-wiecznych Polaków, to jest odwaga. Tylko że to jest trochę inna odwaga. To nie jest odwaga wywoływania powstań, rzucania się na barykady, tylko to jest odwaga osobista. Młodej dziewczyny z Krakowa, Heleny Rubinstein, malutkiej, dzielnej, która postanawia, że ona właściwie z tego Krakowa wyjedzie i wyrusza do Australii. To dzisiaj jest nam trudno sobie to wyobrazić, a proszę sobie wyobrazić dziewczynę, która pokonuje wszelkie przeszkody, jedzie do Australii i zaczyna od tworzenia receptur na kosmetyki. Zaczyna wytwarzać te kosmetyki, zaczyna tłumaczyć Australijkom, hej, słuchajcie, musicie wyglądać elegancko, być nieopalone i blade, co wyobrażam sobie, że w australijskim słońcu może być wyzwaniem pewnym. I ona zaczyna sprzedawać te kosmetyki. Po pewnym czasie przenosi się do Stanów. To jest rzeczywiście, dzisiaj jak się o tym myśli, kiedy my myślimy, ile od nas samych wymaga takiej osobistej odwagi, decyzja, że no dobra, to przeprowadzę się na przykład, nie wiem, z domu rodziców, nie wiem, z Radomia do Łodzi. To też jest jakaś decyzja. A dla nich, dla takiej osoby, to rzeczywiście jest no, wyjątkowe. Mm-hmm. Zadam takie pytanie trochę filozoficzne. Ale czy ja myśli... bardzo lubię filozoficzne pytania. Ale czy myśli pani, że na naszą tożsamość wpływa też siła pamięci o tym, co działo się z naszymi przodkami? Wierzy pani w to, że to, kim pani jest, jest też efektem tego, co robili pani rodzice, pani dziadkowie, co ich spotkało? Ja myślę, że w ogóle kwestia pamięci jest bardzo ciekawa i na pewno wpływa na nas.
Czasem rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że wpływa na to, co robili nasi dziadkowie, pradziadkowie, ale powiem szczerze... Mówi się nawet o dziedziczeniu traumy, więc... Oczywiście. Więc to jest możliwe. Ale powiem trochę tak, konia z rzędem temu, kto dokładnie wie, co robili pradziadkowie. To naprawdę trzeba już wykonać pracę i dowiedzieć się, czym się zajmowali. Ja mówię oczywiście o takich rzeczach typu zajęcie, zawód, sympatie polityczne, miejsce zamieszkania. Pani wspomniała o traumie. To jest rzeczywiście wśród Żydów bardzo silne doświadczenie, ale tutaj no bardzo mocno dotykamy kwestii zagłady i Holokaustu. Bo niekoniecznie, bo może chodzić też o pogromy na przykład, o to, co się działo wcześniej, w poprzednich stuleciach. Tak, to znaczy wydaje mi się, że można to rozpiąć na takiej osi, gdzie no najmocniejszym doświadczeniem byłaby ta zagłada, ale gdzieś szlibyśmy właśnie przez pogromy, ale też powiedziałabym przez pewne wielowiekowe wykluczenie. I na przykład fakt, że moi przodkowie nie mogli zajmować się pewnymi profesjami, tak? Dlatego, że Żydzi mieszkający w Polsce przez wieki po pierwsze mieli przywileje odnawiane przez kolejnych królów, czyli powiedzmy jeden król odnowił, a drugi nie odnowił, więc był ten element niepewności. Druga rzecz, no na przykład nie mogli mieć ziemi, więc siłą rzeczy stąd się bierze to, że Żydzi zajmowali się rzemiosłem, handlem, bo to robili. Pośrednictwem też. Pośrednictwem. To dało im podwaliny potem pod działanie, tak, w XIX wieku, już przy bankowości i przy innych dziedzinach związanych z ekonomią. Mhm. Więc ta pamięć, wracając do tego pytania, jest też czymś bardzo złożonym i czymś, co w dosyć złożony sposób kształtuje naszą osobowość i też wyobrażam sobie osobowość bohaterów naszej galerii, na pewno. A skąd decyzja o takiej hybrydowej formie? Bo mamy z jednej strony bohaterów, których państwo wybrali, ale z drugiej jest też publikacja, która temu towarzyszy. W ogóle cała forma przedstawienia tej części stałej ekspozycji jest nietypowa. I wtedy pomyśleliśmy, że chcielibyśmy stworzyć taką opowieść, która byłaby... której forma sprawiłaby, że ona może być wiecznie uzupełniana. Bo ta lista, od której zaczęłyśmy rozmowę 26 osób, jak mówiłam, która rzeczywiście rodziła się w bólach, ona nie jest zamknięta. My tak naprawdę tę wystawę stałą z jednej strony, to trochę można powiedzieć, ona jest filozoficznie lub religijnie mówiąc jak Bóg, ona jest wieczna, to znaczy ona będzie, mam nadzieję, trwała dłużej i my będziemy na pewno dodawali inne, kolejne postaci, więc ta forma otwarta przestrzeni pozwala nam właśnie na dodawanie nowych bohaterów. Bardzo dużo znajdzie się online, na pewno. Ale wspomniała pani o katalogu, o takiej publikacji, która towarzyszy tej wystawie. Ja w ogóle muszę przyznać, że my jako muzeum, my nie robimy takich typowych katalogów i czasem moi koledzy i koleżanki historycy sztuki się denerwują, że to nie jest taki typowy katalog, a nam się wydaje, że bardzo ciekawa jest taka forma esejów, do których pisania zapraszamy różnych naukowców z różnych dziedzin. Które bywają też krytyczne, które bywają krytyczne, które bywają uzupełnieniem, które są po prostu ciekawą książką do przeczytania. A dla pani osobiście, który bohater lub bohaterka Galerii Dziedzictwo jest najważniejszy, najbliższy pani? No ja mam jedną, najukochańszą, Różę Luksemburg, która jest kompletnie, trudno powiedzieć, że w niej odbijają się jak w soczewce te losy bohaterów i jest dosyć nietypowa. Ale to była niezwykła kobieta, to znaczy osoba, która była rewolucjonistką, intelektualistką, która wyruszyła z Zamościa i znalazła się w Berlinie, która była taką naprawdę zaangażowaną, ja sobie ją nazywam na mój własny użytek, naprawiaczką świata. Ona wierzyła, tak jak ci wszyscy żydowscy, nie tylko żydowscy, XIX-wieczni marzyciele, że znowu liczy się wspólnota, liczy się naprawianie świata. Zapłaciła za tą rzeczywiście najwyższą cenę, bo ona została zamordowana, ale myślę sobie, że to połączenie takiej próby ulepszenia świata, tego tikkun olam. Paradoksalnie u niej widać to pięknie, chociaż pewnie by się oburzyła na mnie, bo ona była kompletnie areligijna, ale to właśnie też pokazuje, jak uniwersalne są te wartości. Skoro galeria to jest takie dzieło otwarte, to rozumiem, że są państwo otwarci sami na to, żeby dokładać kolejne bohaterki i bohaterów. Tak, tak, zdecydowanie. To znaczy my, no to nie ukrywam, że ta galeria rzeczywiście może nie tyle powstaje, ile otwiera się w takim strasznie dziwnym i trudnym czasie, który też uczy nas wszystkich, że
kategoria niepewności. Myśmy się starali, wszyscy myślę, jako ludzie przełomu XX i XXI wieku, uważaliśmy, że wszystko już jest takie pewne i możemy zaplanować. A tu się okazuje, że nie zupełnie. Więc ta kategoria niepewności jest obecna, mimo to otwieramy ją, ale na pewno chcielibyśmy zachęcić i zaprosić naszych widzów, też tych, którzy tu nie mogą przyjechać, też tych, którzy są na całym świecie, żeby właśnie przez taką naszą czy stronę internetową, czy wszelką działalność online proponowali nam, kto jeszcze według nich powinien się pojawić na tej wystawie, kto rzeczywiście jest na tyle ważną postacią dla światowej kultury i cywilizacji, że warto byłoby o nim powiedzieć.